dzisiaj po prawie 3-miesięcznej przerwie wznawiamy próby z zespołem i jadę właśnie na jedną z pierwszych prób. Natomiast zanim tam pojadę, muszę jechać i się zaszczepić. Drugi termin dzisiaj, drugie szczepienie. Trzeba spełnić swój obowiązek. No tempo podróży mam zatrważające. Z 8 na godzinę, także na szczepieniu prawdopodobnie będę na styk. To jest, proszę Państwa, niebo dzisiaj. Nie ma chmur. Zero chmur. Prawie 30 stopni. Ale kolejeczka. Chryste Panie, dzisiaj to trochę czasu tu spędzę, podejrzewam. Po szczepieniu drugim, także jestem zaszczepiony. Dobra, jedziemy do studia. No i siup, jesteśmy już z powrotem w studiu. Muszę szybko zgrać parę rzeczy dla zespołu Tankograd, który będzie sobie przygotowywał wokale, który będzie nagrywał u nas za jakiś czas, bo się chłopaki ostatnio nie wyrobili. I za chwilę wpada pan, którego możecie już kojarzyć, bo pojawiał się kilkukrotnie u nas na kanale. Ale o tym za chwilkę. Mała podpowiedź. Pan gra na klawiszach i śpiewa w tym zespole. O, w tym zespole gra. No dobrze, macie jeszcze 3 sekundy, żeby zgadnąć, kto właśnie przyszedł. 3, 2, 1. Piotrek Haldor. W świecie realizacji i black metalu, bardzo znana postać. Piotrek będzie zaraz zgrywał sobie parę rzeczy, bo będzie miksował rzeczy od nas ze studia. No dobrze, Piotrek sobie poszedł, a my sobie za chwilkę zagramy pierwszy raz seta od... No, od... półtora roku. Rok temu nagrywaliśmy live sessions, które swoją drogą możecie obejrzeć sobie tutaj. Ostatni raz graliśmy w ogóle seta wspólnie, takiego długiego, ponadgodzinnego w Białymstoku, któregoś tam grudnia 2019. To był ostatni koncert trasy polskiej promującej From Voodoo to Zen i swoją drogą trzeba będzie taką trasę, podejrzewam, powtórzyć. Trochę świat się zatrzymał na 2 lata, więc za rok zaczniemy tak naprawdę promować tą płytę od nowa. No ale w międzyczasie robimy nowe rzeczy. Nie mówiłem właściwie, dlaczego gramy te próby, bo oprócz tego, że chcemy sobie trochę się tak wbić w tryb i przypomnieć sobie, jak się trzyma instrumenty, to czekają nas letnie koncerty. Tego lata wygląda na to, że zagramy albo 8, albo 9 koncertów, bo jeszcze nie wszystkie są potwierdzone, ale na pewno 8. Widzimy się tego lata pod sceną, a Przemuś wam teraz powie, gdzie koncerty się odbędą i kiedy. Moi drodzy, także 9 lipca Castle Party, 30 lipca Poland Rock Festival, 21 sierpnia w Tczewie Undergramy. I potem są 3 nasze koncerty, 27 to jest Warszawa, 28 sierpnia to jest Katowice, to są Katowice i 29 sierpnia Poznań. A wszystko kończymy 16 września w Krakowie. Występując przed wspaniałym Paradise Lost. Brawo. W ogóle bardzo się wszyscy cieszymy we trzech, że wrócimy na scenę, bo tak jesteśmy już, szczerze mówiąc, po zagraniu kilku numerów. Wczoraj zaczęliśmy tak naprawdę trochę więcej grać. Powróciło to takie fajne uczucie, którego nam okazuje się, że bardzo brakowało. Ale przy okazji, jak już mamy wszystko rozłożone tutaj w live roomie, to wam pokażę, z jakich gratów aktualnie korzystamy. Może was to zainteresuje. Przede wszystkim, tu co wisi takie coś Przemkowi, o, to korzystamy z monitorów dousznych. To są monitory Custom Art. To są takie monitory douszne, które bardzo dobrze cię izolują od zewnętrznych hałasów. A ponieważ my jeździmy z własnym dźwiękowcem, z własnym stołem,
no to możemy mieć taki powtarzalny mix na każdym koncercie i jest to super wygodne. Dobra, i teraz tak na szybko, jeszcze korzystamy na tej letniej trasie. Mofo, to jak się nazywa? Nigdy nie pamiętam. Roland FA. Także dobra znajomość własnego sprzętu. Przemka stack basowy, to jest Fender Super Bassman, paczka 6x10. Jedna gitara idzie z paczki Matchless plus Marshall JCM800. Tu jest pedalboard Przemka. Możecie sobie zerknąć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dosyć takie popularne efekty sobie tutaj leżą. Druga gitara, czyli mój sprzęt, to jest Vox AC30. Moje klawisze to jest Prophet Dave Smith. Niżej jest Juno G Rolanda. To jest mój pedalboard, też od jakichś 2-2,5 roku może korzystam z takiego setupu. Bardzo jestem zadowolony, nie za dużo chyba zmieniłem. Tak naprawdę może oprócz tego jednego efektu, który jest taki ruchomy, taki high gainowy przester, który sobie co jakiś czas wymieniam. No i stołeczek, który dzisiaj się jeszcze nie pojawiał. Stołek ma tutaj u siebie taką małą rewolucję, bo do tej pory stołek grałeś na bębnach Sonora Delight, a wygląda na to, że przeskakujesz na Vintage, na Hymany. Tak, to ten zestaw kupiłem jakieś 2 lata temu. Jeszcze nie miałem okazji trasy grać na nim. Być może zagram tą trasę, ale jeszcze... Testujesz sobie, jeszcze tak? Jeszcze się okaże, czy będę grał na tych bębnach, czy nie. To są takie bębny, stare angielskie bębny z lat 70. Tyle, werbel ten sam, Ludwig Acrolite, blachy te same, Main Traditional. Bizons. Tak? Bizons. I tyle. Nowe czarne bębny, takie bardziej oldschoolowe. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale stoję grał na dosyć takich fikuśnie wykończonych bębnach Sonora, takiego tygrysa. To wam gdzieś znajdę fotę, to wkleję ją teraz. Także teraz przeszedł na taką mroczną stronę i ma czarne bębny. Stołek używał jednego raktoma i 2 flortomów, a teraz używa mniejszego zestawu, 1 raktom, 1 flortom. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo trzeba tam pewne rzeczy przearanżować, ale myślę, że będzie git. Czyli jeszcze jedna rzecz. Bo wiele osób o to pyta tak naprawdę. Oprócz tutaj SPD-SX-a, tutaj znajduje się jeszcze taka maszyna, to jest Korg D888. I to jest taki multitrack, taka no, komputerek z multitrackiem. Mamy tutaj 8 śladów. Dzięki tej maszynce sobie tutaj wyrzucamy na przód różne dodatkowe partie, których nie jesteśmy w stanie w trio ugrać. Są tam jakieś lupy, jakieś rytmiczne rzeczy, tamburynki, shakery. No i oprócz tego wychodzą tutaj 2 rodzaje klika, jeden do nas do ucha, drugi dla stołka, bo stołek potrzebuje klika cały czas, a my tylko w momentach, w których stołek nie gra. Dzięki czemu nie cyka nam cały czas klik przez cały numer, co by utrudniało nam gdzieś tam wczucie się w koncert. A, jeszcze może gitary, bo w sumie o gitarach nie powiedziałem. Człowiek korzysta cały czas z tego samego Fendera Jazz Bassa 5. Ale tak naprawdę większość materiału nowego robisz tak naprawdę na preclu, czwórce, nie? Tak, w domu trzymam tą gitarę, no ale na koncertach na niej nie gram, bo no, brakuje tej 5. struny. No właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o stary materiał, nie? Starszy materiał, dużo tej 5. struny jest i no nie ulepię na czwórce. To ciekawa taka tendencja, że coraz mniej elementów potrzebnych jest do nowego materiału. Stołek używa mniejszej ilości tomów. Mniejszej ilości blach tak naprawdę, bo zaczynałeś z większą ilością blach. Przemek mniej strun. No dobrze, a jeżeli chodzi o moje gitary, to tak naprawdę jeszcze nie wiem, które wezmę. Na pewno wezmę Jazzmastera i na pewno wezmę Tele, czyli te dwie, które tutaj leżą. Być może jeszcze wezmę SG, zobaczymy. Postaram się poradzić sobie tylko z 2 gitarami. Jeszcze nie podjąłem tej decyzji. Także te gitarki sobie tutaj leżą i tych używam aktualnie na próbach. Ustaliliśmy również dzisiaj setlistę na te letnie koncerty. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 numerów chyba będziemy grali. No i setlista wygląda tak. Nie no dobra, nie będę wam pokazywał co gramy, żeby jakakolwiek niespodzianka była. Także musicie wpaść na koncert. No, do zobaczenia. Jesteśmy po próbie. No, jest w miarę spoko. Potem jeszcze przed koncertem sobie zrobimy z naszym dźwiękowcem taką preprodukcję z gratami już live'owymi, ze stołem i tak dalej, żeby zapisać sobie tak zwane sceny do każdego numeru i żeby tak naprawdę skrócić czas prób dźwięku do minimum. No i co? To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten krótki, taki bardziej informacyjny odcinek wam się podobało. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!